Witajcie! Dzisiaj trochę inny filmik poza kolejnością. A to dlatego, że uruchomiłem nową funkcję na kanale. Funkcję pod tytułem Wesprzyj. Jest to absolutnie dobrowolny temat. Jeżeli będziecie chcieli wspierać mnie i to, co robię, mój kanał, to będę Wam bardzo wdzięczny. Odwdzięczę się wszelkimi możliwymi sposobami i na moje możliwości. Mianowicie na pewno będą różne takie jakieś, nie wiem jak to się nazywa fachowo, ale takie jakieś gadżety, łapki czy coś tam takiego po prostu porobię, że będzie od razu wiadomo, że ten i ten widz wspiera kanał. Druga sprawa, na pewno filmy, które po prostu puszczam, będą puszczane wcześniej dla wspierających. Będzie to powiedzmy czy dzień, czy parę godzin wcześniej, powiedzmy, kto wie, może kilka dni wcześniej będzie film, jeżeli mi się uda coś takiego nagrać. Ale na pewno będą takie różne ciekawe rzeczy. Druga sprawa, to będą też materiały niepublikowane, dostępne wyłącznie dla wspierających. Co tam jeszcze? No jeszcze jest takich różnych rzeczy, po prostu powymyślam, będzie sporo. Dlaczego się na to zdecydowałem? Słuchajcie, z prostego względu. Widzicie od roku, że potrafię pracować, nie mam problemu po prostu, żeby pójść do pracy, coś zrobić. Nawet jak się na czymś nie znam, to i tak podejmuję wyzwanie i tak to robię. Także nie ma czegoś takiego, nie wiem, w innych przypadkach, powiedzmy, jak tam ludzie po prostu chcą pracować, czy nie chcą pracować. U mnie tutaj tego problemu nie ma. Problem jest czymś innym. Chodzi o to, że jeżeli pojadę po prostu za granicę, czy gdziekolwiek pójdę do pracy, to te wszystkie projekty, które widzicie na moim kanale, które rozpocząłem, rozpoczynam, trwają i tak dalej, różne rzeczy, czy też pomysły, albo będą musiały bardzo długo poczekać, albo niektóre, powiedzmy, po prostu odpuszczę. No i to jest to. Dlaczego? Dlatego, że życie jest okrutne i trzeba po prostu pracować i z czegoś żyć. A ponieważ sam jestem i nie mam do pomocy nikogo takiego, który by mnie tutaj po prostu na miejscu mógł wesprzeć, pomóc w czymś, jakiejś pracy. Powiedzmy, chłopaki wspaniali, po prostu przychodzą, pomagają razem ze mną, udzierają się i dla nich jest to tak samo zabawa przy okazji, jak i dla mnie. Ale to wiecie, o czym mówię. Tu chodzi po prostu o to, żeby mieć po prostu tutaj kogoś, kto, przy kim po prostu pracuje się, z kim się razem pracuje od samego, powiedzmy, rana i kończy się pewne projekty. To samo z tym projektem, jak wiecie, jak już Wam wcześniej w poprzednich filmach, w poprzednim filmie jednym mówiłem, nie pamiętam w tej chwili, w którym, ale w filmie, który dotyczy budowy gospodarstwa ekologicznego. Zrobię to, potrafię to zrobić i nie mam przed tym żadnych problemów. Natomiast gorzej jest z tym czasem, ponieważ jeżeli pojadę, no to wiadomo, nie będzie mnie parę miesięcy. Nie będzie mnie parę miesięcy, prace wszystkie stoją w miejscu i nic nie będę w stanie zrobić. Stąd pomysł, jeżeli po prostu uda się z Waszą pomocą w jakiś sposób ten kanał rozwinąć, gdzie to wsparcie z Waszej strony będzie takie lub inne, ale powiem Wam, tu nie chodzi o jakieś nie wiadomo jakie pieniądze, po prostu chodzi o to tylko, żeby to w jakiś sposób funkcjonowało, żebym mógł się skupić na tym, na przykład tu, na budowie tego gospodarstwa, co w zamian za to oferuję. No oczywiście to, co w tej chwili jest, to co Wam wcześniej powiedziałem, ale oprócz tego budowę gospodarstwa ekologicznego. Będzie prawdziwe jedzenie, bez żadnych sztucznych środków chemicznych i tak dalej, bez, nie wiem, nie chcę wymieniać tutaj nazw, ale po prostu nie będzie stosowane absolutnie nic w tym gospodarstwie, co mogłoby nam zaszkodzić teraz, czy później, czy kiedyś tam, jeśli chodzi o produkcję żywności. Dla mnie to jest bardzo ważne. Widzę, jak ten świat się po prostu zmienia, w którą stronę on zmierza i po prostu absolutnie mi się to nie podoba. To jest to, co w tej chwili po prostu nam proponują władcy świata, że się tak wyrażę, to po prostu jest tragedia i absolutnie rzecz niedopuszczalna. Dlatego po prostu postanowiłem, stworzę gospodarstwo ekologiczne i każdy będzie mógł się w tym gospodarstwie zaopatrzyć. Bądź sam przyjechać do mnie i pozrywać sobie marchewkę, pietruszkę, truskawki, czy wykopać ziemniaki, jeżeli będzie miał na to ochotę. Albo po prostu złożyć zamówienie przez internet i w taki sposób po prostu te produkty będzie mógł nabyć.
Druga sprawa, oczywiście będzie produkcja kiszonek wszelkiego rodzaju. Wszystko to będę robił sam, chyba że po prostu ktoś będzie koło mnie, kto będzie chciał po prostu pomóc i się w to zaangażować. Także tutaj jest naprawdę ogromne pole do popisu, ale mówię, to jest kwestia w tej chwili takiej przyszłości, bardzo niepewnej. No to właśnie dlatego, że będę musiał za parę dni wyjechać. I te wszystkie plany po prostu, o których Wam teraz powiedziałem, będą musiały poczekać. Stąd też taka akcja, gdzie YouTube wyraził zgodę, mam pełną aprobatę do tego, żeby mój kanał był wspierany. Druga sprawa, ruszam też z takim, nie wiem jak to się nazywa, ale to jest Patronite. I z tym Patronite'em też po prostu wyruszam. I dlaczego? Też po prostu obejrzałem parę filmów, słuchajcie. Obejrzałem parę filmów, w których ludzie jeżdżą po całym świecie. I oczywiście bardzo fajnie, że jeżdżą, lubią to robić i tak dalej. To jest taki przykład, że jeżdżą po całym świecie. I praktycznie nie mając pieniędzy. I okazuje się, że po prostu jest masa osób, które wpłacają takim osobom pieniądze, tylko po to, żeby oni mogli jeździć. No dobrze, no jeżeli chcą, tak, przecież to nie można nikogo krytykować, przecież to są każdego pieniądze i ma prawo robić z nimi co chce. Ja też powiedzmy wspieram ludzi, którzy nie mają pieniędzy, są po prostu biedni. I też to robię i to jest po prostu moja sprawa, ja po prostu się wtedy dzielę, jeśli mam, to się dzielę. I uważam, że to jest w porządku. Nikogo absolutnie do niczego się nie namawia, do nikogo, niczego się do nikogo, przepraszam, nikogo do niczego się nie zmusza, to jest wszystko dobrowolne. Ja Wam oferuję swoją pracę, swój dzień, pokazuję Wam, jak to wygląda, oferuję Wam to, że zbuduję gospodarstwo ekologiczne, w którym będziecie mogli się zaopatrzyć, jeśli będziecie mieli do mnie na tyle blisko, że będzie Wam się chciało przyjechać, jeśli nie, wystarczy napisać, Marek, przyślij mi to i to, kiszonki, nie wiem, truskawki, cokolwiek, po prostu ja to w taki sposób zorganizuję, że to dostaniecie do domu. Jeżeli będziecie chcieli przyjechać, przyjedziecie, będzie można po prostu sobie usiąść, pogadać przy ognisku, nie wiem, kiełbachę usmażyć, powiedzmy upiec, będzie grill, planuję tam jakąś huśtawkę postawić, żeby też dzieciaki się pobawiły i tak dalej, i tak dalej. Także w taki sposób chcę to zorganizować, żeby to było miejsce absolutnie przyjazne i dla kogoś, kto po prostu przyjechał po drodze i dla kogoś, kto będzie chciał przyjechać i spędzić, powiedzmy, na gospodarstwie parę godzin, a może i cały dzień. W ten sposób. Dlatego zachęcam i zapraszam. Jeśli chcecie, będzie bardzo fajnie, jeśli wesprzecie te projekty, a ja wtedy zacznę realizować plan z pełną siłą, z pełną mocą, z pełną parą i zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądało. To taki filmik na marginesie. Wiem, że będzie dużo hejtu, bo oczywiście po prostu są ludzie, którzy mają, nie wiem, po prostu muszą tak, bo inaczej się uduszą, jak to się mówi, ale na to nie zwracam uwagi. Także ci, którzy są konstruktywni, ci, którzy są życzliwi dla mnie i dla tego, co robię, zapraszam Was do dyskusji. Jeśli macie jakieś pomysły, plany, sugestie, piszcie w komentarzach. Ja, jak wiecie, od samego początku odpowiadam na wszystkie komentarze. Zawsze macie ode mnie odpowiedź, prędzej czy później, ale zwykle od razu. I zobaczymy po prostu, co z tego wyniknie. Może macie jakieś pomysły. Tymczasem jadę za parę dni do roboty i filmy tutaj z tego, co robię tutaj na podwórku z tym ciągnikiem, z tą 60-ką i z tego, co robię w polu, będą musiały poczekać, ale oczywiście będą też inne filmy w związku z tym robione za granicą, czy powiedzmy z tego, co tam będzie mnie interesowało, co będę uważał, że warto to Wam pokazać, to Wam to pokażę i opowiem. Także wszystko będzie dobrze. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!